Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Dark Souls dodatek Ashes of Ariandel. Jak się okazuje, ominąłem bardzo znaczący motyw, czyli ten most od razu wydawał się dla mnie podejrzany. I rzeczywiście można ten most, tak jak i w podstawce, wykorzystać jako drabinkę. Czyli przecinamy linę i czekamy. Okej. Coś czuję, że będzie ostro. Aby do ogniska. Reszta nas nie interesuje. Już ja tutaj byłem, parę razy zginąłem, spróbowałem. Eksplorowałem wstępnie. Jest bardzo ciężko, jest dużo przeciwników, którzy strzelają. Nas... O kurde, żeby po cichu, żeby po cichu. Cichu, żyj w plecy. Albo zrzucić chociaż. O, spadł. Też dobrze. Dobra, teraz uciekamy. Uwaga na tych, którzy tam naparzają w nas cały czas. Okej. Źle chyba. Dobra, tutaj. Cały czas latają tylko. Dzidy, czy nie wiem co to jest. Kolejny przeciwnik. Jest ostro, jednym słowem. Okej. Albo on, albo ja. Jest! Co za przeciwnik! Ej! Wow! Huh! Okej. Jest ognisko. Tutaj blisko jest ognisko. A tu mamy kraba, zobaczcie. No dobra, ale nie kuśmy losu. Pójdźmy do ogniska. Okej. Teraz spróbujmy. Kraby i tak są cały czas odnawialne, ale spróbujmy powalczyć z krabem. Jak to by było? O nie, dwa! Nie. Muszę stwierdzić, że chyba nie. Może niech one sobie tutaj będą. Ja im nie będę zwracał gitary. Są ładne, naprawdę. Może niech sobie po prostu żyją. Jak zwykle gra potrafi włupać momentalnie. Ale najważniejsze, że mamy kolejne ognisko. Więc teraz sprawdźmy tutaj prawą stronę. Co my tutaj ma... O, ho, ho, powiem wam, że to mi wygląda na arenę z bossem.
Jak nic, to jest arena z bossem. No dobra. Siedzi wilk, siedzi typ. Okej. O, co? No, szybko. No i tak, to co mogę stwierdzić. Bossowie, czyli kwintesencja Dark Soulsa. Już pierwszy boss naprawdę nie jest wcale prosty. Ponieważ czeka nas jeszcze niespodzianka, pewne utrudnienie. I samo to, że on jest od razu nie jest sam, tylko w towarzystwie wilków. Okej, zaczynamy. Wilków najpierw trzeba się pozbyć. Przynajmniej ja tak robię. Więc dobra, zaczynamy szybko z wilkami. Okej, dwa ciosy dostał. Jednego nie ma wilka. Okej, uciekamy teraz. Drugi wilk jest. Czekamy na pasek wytrzymałości. Próbujemy z wilkami. Oberwaliśmy. Dobra, trzeba uciekać. Pasek wytrzymałości. Znowu śledzimy i wilki. Kolejnego wilka nie ma. Uwaga, uwaga na tego typa. Okej, nie ma wilka. No chyba cię powaliło, gościu. Ja wiem, co on kombinuje i jest w tym dobry, muszę przyznać. Nie będę oszukiwał. Ale ja też swoje triki i taktyki mam. Co mi się zdało z tej energii? Jak timing jest ważny w tej grze. O nie, ten przycisk! No i właśnie, się zaczyna. O kurde! To jest ta niespodzianka, uciekamy! Teraz muszę jakoś jego najpierw wyeliminować. Jest, on wyeliminowany. O kurde!
Jest! Jest! Dało się! Wow! Kość czempiona. Dobra. Mogę chłonąć po pierwszej walce z bossem. Jak było? Emocjonujące, muszę przyznać. Kocham tą grę. Po prostu ten klimat, te emocje, żadna gra nie da ci aż tak mocnych doznań. Naprawdę, mówię wam. To jest to. Okej, co my jeszcze możemy tutaj znaleźć? Mamy kolejne ognisko również. Oczywiście skorzystamy. Rozpalimy sobie butelki Estusa. Przywrócimy. Może powróćmy w ogóle. Widzę, że mamy do kapliczki zjednoczenia, żeby wbić sobie poziom. Jako, że widzę, że stać nas akurat. Więc i tak sobie pomyślałem, że warto by było zainwestować jeszcze w wytrzymałość. Żeby ten pasek był trochę dłuższy. Jak zwykle się walnąłem. wytrzymałość na 36. Okej. A zobaczmy jeszcze, może mamy coś do wchłonięcia. Siedem mamy aż. Aj, jednej tylko użyłem. Czyli tak. Tutaj dwie, tak. Ile doda nam? 10 kafli, to bardzo mało. Ale lecimy dalej. 20 kafli. I 15, no to dalej jest mało. Trzeba przyznać, co to wszystko, tak? No dobra, więc powróćmy do eksploracji tamtej lokacji. Można spalić? Nie, przecież mamy już wszystkie. Stróż grobu czempiona. Fajna walka. W ogóle bardzo mi się podoba ten pierwszy dodatek. Co tutaj jest napisane? Przed tobą błyskawica. Nie rozumiem. A właśnie, jeszcze się przejdźmy po całej tej arenie. Przyda się broń. No raczej. Czy to spotkanie... Czy to zaplanowane spotkanie? Niech prowadzi cię płomień. Czyli radzę, że... broń jakąś z ogniem. Tak, i my akurat mieliśmy taką. Chyba więcej tutaj już za bardzo nic nie widzę. Przyszliśmy stamtąd. A czy można jeszcze powrócić jakąś drogą? Chyba nie. Chyba trzeba teraz już koniecznie skorzystać z ogniska. No dobra, to przenieśmy się teraz na przykład do Kruczej Osady. I tutaj poeksplorujmy jeszcze trochę.
Okej. Tam pamiętam, dobra. Spróbujmy się przebić teraz. Czy to mięso armatnie warto? Ile to tam dawało? Mało, za mało. Spróbujmy się przebić. Czyli. Tutaj ten typek zaatakuje, tak? Wykorzystajmy filar. Ponieważ w zwartej walce praktycznie jest to niemożliwe. Z której strony przyjdziesz? Z tej idziesz. Okej. Okej. No i tyle. Bardzo skuteczna metoda, muszę przyznać. I od razu dajemy dyla tutaj, na prawą stronę, a tutaj jest ten trudny przeciwnik do pokonania, tak? Dobra, stawmy mu czoło. Spróbujmy przynajmniej. Dobry. Całą energię sobie odnowił. Cham jeden. Kurczę byku, no bez przesady z tym odnawianiem energii. Ależ mnie wyczuł. Ja durny ruch zrobiłem. Jest. Padaj. Klucz do mechanizmu. Onyksowe ostrze. Co to za dźwignia? Użyto klucz do mechanizmu. O, proszę. No dobra, ale przyjrzyjmy jeszcze tą lokację. A, jeszcze wiem, że tam na tej drodze, na tych korzeniach, tam jest jedna broń jeszcze. Zapomniałem. Ale to może w następnym odcinku tam wrócimy. Tam jest jedna odnoga, w którą trzeba się udać, i tam jest jakaś broń. Warto by było sprawdzić. Jak nie zapomnę, ale bardzo prawdopodobne, że zapomnę. Okej, coś tam się porusza na tym stole. On chce gadać, czy chce zabijać? I Gadać. believe I Ona. feel the scent of ash upon thee.
doubt the one of whom Uncle Gale Yes, spoke. because we are a certain one. Jak to tutaj nazywają. It is good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. Okay. It is good. I'll head off to paint. I promised Uncle Gale I would. Oj, coś czuję, że jak ona skończy ten obraz, to dojdzie do jakiejś chorej walki z bossem pewnie. Atakuje cię mroczny duch. O kurde. Nie mógłbym najpierw znaleźć ogniska. Bardzo było mi miło. O właśnie, o właśnie. Jak na zawołanie. Dobra, gdzie jesteś, duchu? A, jeszcze otworzyliśmy sobie z drugiej strony. Okej, okay, dobra. To już jest fajnie. To już jest jakiś progres. Teraz zobaczmy, co tutaj na górze mamy. 98 tysięcy. A jeszcze spójrzmy na status, ile potrzebujemy. 104 tysiące. Niewiele do kolejnego poziomu. Fajnie by było przyfarmić tutaj. Mamy różne drogi, a przeciwnik nie jest trudny. Liczebnością może przeważa nas delikatnie na początku, ale to nic. Spróbujmy w plecy. Plecy. Jest. Uwielbiam ten cios. Jest naprawdę taki psoczysty. Okej. O! A co ty tutaj? Chciałeś mnie zaskoczyć, już mamy odpowiednią ilość, ale na tym może nie kończmy jeszcze. Jeszcze przeszukajmy trochę miejscówkę. Pięknie. Gratuluję, no czasem im się uda, to trzeba im to pogratulować, że ma cela. O nie. Co to? Ile? Całą energię? Nie, mało. Teraz. Plecy. Jest, 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 jest. I teraz mocnym. Jedź go! Energia! Energia! On chce też energię wziąć. Nie, nie, nie! A, to mało zabiera. O, co? To tyle zabrało tym razem? Ej! Pewną niesprawiedliwość wyczuwam tutaj, w jego zachowaniu. Plecy! Ej, on mi... Jakim cudem te jego dźganie? No, i zabije mnie. A nie, odbiłem. Aj, przeciwnik jeszcze kolejny jest. Uff, ale mnie wpienia on. Bombę rzucił. O, i zabił. Tak to jest, jak się lata używając żaru. Zawsze może jakiś ten z innego świata nas zaatakować i zrabować nam wszystko. I teraz musimy to koniecznie odzyskać, no bo co? Skurczebyk, no. Ciekawe, czy to będzie leżało, czy będzie trzeba znowu użyć żaru. Zaraz zobaczymy. Nie, jest, leży.
Ale no nie mogę darować. Przecież. Ej, no dobrze, że zdążyłem wziąć. Ja pierdzielę, trudny jest dodatek, no. Jak widać, jak łatwo popaść. Ja już jestem zdenerwowany tym, że mi nie poszło i... I mobilizuje mnie to bardziej do tego, żeby tamtego pokonać i w ten sposób zakończyć odcinek, bo mógłbym już wrócić i wbić ten poziom, ale nie zrobię tak. Muszę pomścić. Jest. O to mi chodziło. Już do ciebie idę. Fajnie, że się ogłosiłeś już tam z góry. Energia. Ale ich tu jest. Kurde, ich jest tu za dużo. Ja muszę sobie również jakąś arenę zrobić do walki z nimi. Najpierw. Tam jeszcze dwóch, z tyłu znowu ktoś we mnie naparza. Tutaj jesteś. Dobra, tutaj by mogło być jeszcze tylko na wszelki wypadek, ale jest ich dwóch, aż cholera. Następnych dwóch. Chodź tutaj. Kurde. No ich jest za dużo normalnie. Gdzie ja mam z nim walczyć? A ty może spadaj, co? No. I tam jeszcze jeden. I tam jeszcze jeden. No po prostu. Okej. W plecy. W plecy. Chamie. I tam jeszcze jeden, i tam jeszcze jeden. I tu jeszcze jeden był. No to mu niespodziankę zrobiłem. I tutaj ten stoi. Okej. I tam jeszcze jeden stoi. Ale już arena jako taka jest. Więc używamy żar. I czekamy. A zarazem wracamy w pobliże ogniska. Gdzie jesteś, grubasku? Gdzieś tutaj go trzeba złapać.
się może tutaj. Jeszcze wrócę kawałek tutaj. No niestety nie wiem, w którym to momencie dokładnie. No dobra, nic. W takim bądź razie wróćmy sobie. Dokonajmy ulepszenia na koniec odcinka. Czyli podnieśmy jeszcze raz pasek wytrzymałości. Cały czas będę bamburzył tylko i wyłącznie wytrzymałość. Niechcąco. Okej, wytrzymałość. No i dobra, i również w tym momencie zakończę sobie ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!